Szanowni Państwo, kolejny wykład z naszego cyklu Filozofia Grecka poświęcony będzie Sokratesowi i jego uczniom. Tych uczniów określa się ogólnym mianem Sokratyków, a więc pierwszy wykład nosi tytuł Sokrates i Sokratycy. W ramach tego wykładu najpierw przedstawię Państwu coś, co historycy filozofii nazywają kwestią sokratyczną. Chodzi tutaj najogólniej mówiąc o zagadnienie źródeł do poznania życia i nauczania Sokratesa. Potem spróbujemy przy uwzględnieniu owej kwestii sokratycznej omówić, no właśnie, filozofię Sokratesa, to, czego Sokrates nauczył. Następnie no, omówię rzecz ogólnie znaną, mianowicie proces i śmierć Sokratesa. i Krótko y, przedstawię y, uczniów Sokratesa, czy najważniejszych uczniów Sokratesa, przede wszystkim y, tych, którzy stworzyli jakieś szkoły. Oczywiście. Największą z tych szkół jest Akademia Platona, ale Akademii Platona i Platonowi poświęcimy osobno miejsce. Tutaj tylko wymienię najważniejsze, tak zwane szkoły sokratyczne, bo mówi się, że Sokrates był no, filozofem, który w dziejach tej nauki pozostawił po sobie najwięcej wybitnych uczniów. Którzy stworzyli właśnie najwięcej rozmaitych szkół filozoficznych, i te szkoły zresztą też z tego względu nazywa się szkołami sokratycznymi. Sam Sokrates. Sam Sokrates mówił o sobie, że jest synem rzeźbiarza i położnej. Nie jest to może takie ważne, ale ponieważ Sokrates w swoim nauczaniu przywoływał, profesję swoich rodziców, w związku z tym o tym mówię. Legenda głosi, że był uczniem ostatniego filozofa przyrody, Archelaosa, i właściwie w wyniku kontaktu z Archelaosem Sokrates doszedł do wniosku, no, podobnie jak sofiści, czy, po, czy szczerze mówiąc, po prostu za sofistami, że te zagadnienia Filozoficzno-przyrodnicze po prostu są nierozstrzygalne. I, I tu jest pewien taki, można powiedzieć, trochę wstydliwy moment, no, całe dziesięciolecia w życiu Sokratesa, gdy Sokrates po prostu był, był sofistą. I to, jak, jak napisał o nim Aristofanes, po prostu najgorszym z sofistów, czyli musiał być bardzo dobrym sofistą. Ten Sokrates, którego my znamy, to już jest pan, no, jak na tamte czasy, zaawansowany w latach, kiedy po prostu porzucił relatywizm sofistów, mówiąc, że realizuje nakaz Boga Delfickiego. Ten nakaz przekazany mu brzmi po prostu poznaj samego siebie. W tym nakazie zresztą y, zawalta była inna sprawa, bardzo ważna sprawa, która zresztą poróżniła Sokratesa z sofistami, że no, jest jakiś przedmiot poznania, i, no, i ten przedmiot poznania samego siebie człowiek jest w stanie w jakiś sposób adekwatnie ująć, adekwatnie poznać. Więc nie jest tak, że to człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. Człowiek jest dla siebie także przedmiotem poznania, i to poznanie siebie samego może być prawidłowe lub nieprawidłowe, i o tym, o tym Sokrates zresztą mówił. To oczywiście jest całkowity rozbrat z sofistami czy z praktyką sofistów, i, i wobec tego. No, Sofiści, sofiści stali się y, przeciwnikami Sokratesa. Proszę państwa y, owa kwestia Sokratyczna, czyli problem źródeł do filozofii Sokratesa. No on wynika z ten problem oczywiście wynika z pewnej no oczywistej sprawy. Sokrates nie pisał wszystko co o nim wiemy, wiemy od jego uczniów, a przede wszystkim od jednego z nich, od Platona. A Platon, no, zresztą, podobnie jak pozostali uczniowie, Platon po prostu przejawiał, no można powiedzieć, niczym nieograniczone uwielbienie dla swego mistrza. Sokrates był dla swoich uczniów także, więc dla największego z nich Platona, przedmiotem właśnie takiego niemalże kultu. Co spowodowało, że Platon, i on tego nie ukrywał, własne myśli, własną filozofię, tekstach, które pisał w dialog, wkładał w usta Sokratesa. W związku z tym oczywiście w dialogach Platona mamy bardzo dużo o Sokratesie. Tam niemal wszędzie jest Sokrates. Ale w dialogach Platona Sokrates y, głosi poglądy Platona, nie swoje własne. A nawet jeśli gdzieś tam znajdują się własne poglądy Sokratesa, no to jest problem, jak je odróżnić od poglądów Platona. W związku z tym, co robią historycy filozofii? No, kolekcjonują wszystkie źródła, w których można czegokolwiek się dowiedzieć o, o Sokratesie. Jest to już wspomniany Arystofanes. Arystofanes, komediopisarz, który przedstawia nam właśnie takiego Sokratesa w sile wieku i Sokratesa, który był właśnie y, przedstawicielem sofistów, czy po prostu sofistą, jak jak Arystofanes powiedział, no, najgorszym z sofistów. Często historycy filozofii się zastanawiali, jak to możliwe, że, że Arystofanes nazywa Sokratesa sofistą, skoro, skoro Sokrates miał z sofistami na pięku. No i ktoś przytomnie zauważył, że Sokrates, ten którego my znamy, którego nam opisał, opisał przede wszystkim Platon, ten taki, no, można powiedzieć, reformator, to jest człowiek właśnie już w podeszłym wieku. Natomiast Arystofanes przedstawia, przedstawia dojrzałego Sokratesa, Sokratesa 40-letniego, który był właśnie sofistą. Platon, o Platonie już mówiłem. Proszę Państwa, gdy Platon napisał swoje dialogi i w tych dialogach występował, jak powiedziałem, Sokrates prawie zawsze jako ktoś najmądrzejszy i rozstrzygający. Wtedy taki późny uczeń Sokratesa, który zresztą mm, był bardzo młody i poznał, poznał Sokratesa już u schyłku jego życia, mianowicie ksenofont, postanowił no, napisać swoją wersję, opowieści o Sokratesie, no, trochę jak gdyby korygując to, co to co, to, co przedstawił Platon, czy korygując ten obraz Sokratesa, jaki nam wynika z dialogów Platona. I Ksenofont opisał Sokratesa, są, napisał i wspomnienia, także, także yy, przedstawił yy, poglądy Sokratesa. Niekiedy bardzo dokładnie, także nawet pojawiła się kwestia, no jakim prawem pamiętał tak dokładnie z, z młodości, po wielu latach, y, te różne kwestie. Ksenofont y, mówi, że miał notatki, że powoływał się tutaj na te notatki. Ale proszę Państwa, y, Sokrates Ksenofonta no jest taki, można powiedzieć, płaski. Taki trochę mędrzec, taki trochę. No, Chciałoby się powiedzieć chłopek roztropek. Czytając ksenofonta właściwie nie widzimy tej wielkości, która no, zapewniła Sokratesowi sławę po dziś. W związku z tym no, ksenofont dużo mówi nam o Sokratesie, ale jest to źródło no, też takie bardzo, bardzo ułomne. Wielu historyków filozofii mówi, że wobec tego, Najlepiej sięgnąć do Arystotelesa. Arystoteles nie znał Sokratesa. Obce mu jest to uwielbienie, które wobec Sokratesa przejawiali jego uczniowie, i wobec tego Arystoteles dość tak chłodno y, przedstawia y, poglądy, y, poglądy Sokratesa. Jak Państwo widzą, każde z tych źródeł ma pewne swoje wady i zalety. Y, i wobec tego, co z tym zrobić, jak z tego wyjść, jak spróbować ustalić, co naprawdę, co naprawdę mówił Sokrates i na czym właściwie polegała jego rola w filozofii, bo że taka rola była, jest no jest niewątpliwe, no bo ten, ten, ten pomnik w tekstach, w nauczaniu jego uczniów jest właściwie, jak się mówi, trwalszy od spiżu. Zaproponowano no, jeszcze w XIX wieku, czy na przełomie XIX i XX wieku, kiedy no, zafascynowano się taką metodą krytyki źródeł, ale ta metoda krytyki źródeł, no, przyłożona do tak niepewnych, tak odległych źródeł, jak właśnie e, źródła dotyczące Sokratesa, w pewnym momencie całkowicie zablokowała studia o Sokratesie. No bo jeśli nie ma, no, Chciałoby się powiedzieć, nie ma aktu urodzenia i aktu zgonu, to właściwie nie było człowieka. I pojawiły się takie tezy, że Sokrates jest po prostu wymysłem swoich uczniów. No więc rozsądniejsi historycy, filozofią mówią: no, Możemy badać Sokratesa na tyle, na ile te, to, co mamy o nim, nam pozwala. Więc, jak gdyby, no, jak już to niejednokrotnie mówiłem, no, jak gdyby no na, z pewną dozą większego lub mniejszego prawdopodobieństwa coś możemy coś możemy ustalić. Werner Jäger mówi tak. Pewne rzeczy są niewątpliwe. Mianowicie, pew, po Sokratesie w filozofii pojawiają się pewne nowe pojęcia. Albo też w inny sposób te pojęcia rozumiane. Chodzi o psychę i aretę, o duszę i o cnotę. Mianowicie dusza. Po Sokratesie dusza jest istotą człowieka, albo wprost dusza jest człowiekiem. I po Sokratesie cnota ma charakter moralny. Nie jest umiejętnością, nie jest sprawnością, nie jest biegłością, nie jest dzielnością, jak się to. W polskich przekładach niestety zwykło tłumaczyć, jest po prostu zaletą moralną, jest elementem moralności, jest czymś, co jest no, najważniejszym przejawem psyche. I to od Sokratesa już y, właściwie wszyscy tak mówią o, o duszy i tak mówią o cnocie. Wobec tego y, na pewno te dwa zagadnienia, te dwa tematy wprowadził Sokrates do filozofii i to wprowadził z wielką mocą. Proszę Państwa, przedstawię tego Sokratesa no, w taki, no, chciałem powiedzieć, tradycyjny sposób. Tradycyjny to znaczy jednak, ufając Arystotelesowi. Aristotelesowi, który przede wszystkim zwraca uwagę na coś, co nazwano intelektualizmem moralnym Sokratesa. Mianowicie ten intelektualizm moralny polega na no, punktem wyjścia jest oczywiście teza, że istnieje pewne bezwzględne dobro. Że to nie jest tak, jak chcieli sofiści, że dobro jest względne, że coś dla jednego jest dobre, dla drugiego jest złe. Pewne, obiektywne dobro moralne, cały czas mówimy o moralności, pewne, obiektywne dobro moralne istnieje i teraz trzeba je poznać. Trzeba wiedzieć, co jest dobre. Kluczowe, i to, to właśnie nazwano tym intelektualizmem moralnym, kluczowa jest prawda o dobru kluczowe jest poznanie owego dobra. W związku z tym, dlaczego? Dlaczego to poznanie? Dlatego, że Sokrates mówi, to jest takie poznanie. No, dobro ma taki charakter, że jak się je pozna, to można powiedzieć, słuchajcie, nie można się już od niego wyzwolić. Jak się to dobro pozna, to, to się po prostu do niego dąży. Nie ma wtedy innej możliwości. Sytuacja, taka, którą znam, że ktoś wie, co to jest dobre, a nie, nie czyni tego Sokrates, mówi: No to nie poznał. To nie było prawdziwe poznanie, bo to poznanie u Sokratesa jest takim, można powiedzieć, poznaniem przemieniającym. Gdy się naprawdę pozna dobro, to się je realizuje. Nie ma innego wyjścia. Dlatego cnotą Czymś najważniejszym, czymś, co no, wyznacza naszą moralność, jest po prostu wiedza. Czyli wiedza o dobru jest tą pierwszą, wyjściową, najważniejszą cnotą. I teraz ta wiedza daje szczęście, no bo cnota sprawia szczęście, więc. Wiedza o dobru, prawda o dobru, właściwie sprawia nam szczęście, a ludzie są no, nieszczęśliwi, ludzie są źli, dlatego że no, nie mają tej wiedzy na temat dobra. Nie znają dobra. W związku z tym, owo no, poznanie dobra jest tutaj kluczowe, wyjściowe, najważniejsze. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, trochę omawiałem życie ale z Sokratesa w pewnym momencie, gdy Sokrates no właśnie powziął ten, ten swój koncept, o którym przed chwilą powiedziałem, to rozpoczął takie, taką misję w Atenach, malowniczą dosyć, którą nazwano protektyka, nawoływanie do cnoty. Czyli nawoływanie do poznania samego siebie, nawoływanie do poznania dobra. I teraz mówi się o trzech takich elementach tej protektyki. No, pierwszy, jak gdyby, no, taki podstawowy czy wyjściowy, to logos. Logos, czyli przekonanie, że po pierwsze, Istnieje pewna obiektywna prawda. Istnieje wobec tego pewna obiektywna prawda o dobru. I że ta prawda da się ująć intelektualnie. W jaki sposób? No, ustalając definicję tej rzeczy. I teraz. Jaki pomysł miał Sokrates na tę definicję? No, bardzo taki ciekawy i właściwie pomysł, który no, sofistom można powiedzieć, zamykał, zamykał usta. Mianowicie tym pomysłem była indukcja. Indukcja, czyli po prostu no, uogólnie, to najogólniej mówiąc, uogólnienie różnych jednostkowych wyników badań. Jak to robił Sokrates? Mianowicie pytał różnych ludzi, no na przykład, czym jest męstwo? No, jesteśmy w Grecji, jest okres, okres walk, zawsze, zawsze zresztą yy, Grecy żyją w perspektywie zagrożenia perskiego. To yy, męstwo to jest, to jest tam ważny temat. I teraz Sokrates pyta ludzi, czy jest coś takiego jak męstwo. Oczywiście. I, i czy męstwo to jest yy, to samo co tchórzostwo? No nie. Męstwo to męstwo. A tchórzostwo to tchórzostwo. Czy da się ustalić, co to jest męstwo, a co to jest tchórzostwo? No, no męstwem jest e, stanięcie do boju, a tchórzostwem jest ucieczka z pola walki. I teraz tak mniej więcej męstwo i tchórzostwo rozumieją, Sokrates mówi wszyscy spotkani ludzie. Czyli po prostu, no nawet jeśli jest tak, jak chcieli sofistyści, że człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. To jednak, Sokrates mówi, wszyscy tutaj spotkani Ateńczycy mówią, że to jest coś takiego jak męstwo i można jasno określić, na czym ono polega, bo na pewno nie jest tchórzostwem. Tchórzostwo to jest coś innego. To, proszę Państwa, ta, ta metoda, tak jak powiedziałem, była, była właściwie pokonaniem sofistów ich własną bronią pokonaniem sofistów ich własną bronią. działanie Sokratesa, to właśnie o czym powiedziałem, takie malownicze owa protektyka składała się z takich dwóch elementów. Pierwszy nazywał się elęktyka, niekiedy mówi się o niej jako ironii sokratejskiej. Mianowicie ona polegała na tym, że spotkanego człowieka czy też kandydata na ucznia Sokrates przepytywał. Mianowicie, mianowicie zadawał mu pytania, no, które najprościej mówiąc, a Sokrates to umiał, wiele lat był sofistą, te pytania no, zapędzały człowieka w kozieluk. Szczególnie takiego, który, któremu zdawało się, że coś wie, że coś rozumie. Sokrates w ramach tej elengtyki starał się wykazać rozmówcy, że jego wiedza jest właściwie światopoglądem, że jest zlepkiem różnych test, no, nie trzymających się kupy. Że właściwie, mimo że Wydaje się, że dużo wie, albo powiedzmy, ma dużo wiadomości, właściwie nic nie wie. I ten pierwszy etap, oba elenktyka, miała doprowadzić właśnie do owego słynnego stwierdzenia: Wiem, że nic nie wiem. Czyli jak gdyby do pewnego dystansu dystansu wobec tego, czego się nauczyliśmy, do tego, co, jak nas wychowano dystansu do tego, do tego właściwie, co wiemy. Proszę Państwa, mamy, mamy zresztą przykład tej ironii sokratejskiej, jest taki dialog Eutyfron, no on zresztą trochę pokazuje właśnie jak Sokrates to robił, bo po prostu wstawał rano, wkładał pra, płaszcz, brał kijaszek i szedł na rynek w Atenach. Tam zaraz pojawiali się jego uczniowie, którzy po prostu chodzili za Sokratesem albo stali z Sokratesem na rynku. No i teraz rozmawiano, a jak coś się ciekawego wydarzyło, albo ktoś ciekawy się pojawił, no to. No to także była okazja do dodatkowej dyskusji, do dodatkowych rozmów. No i dialog Eutyfron pokazuje takie spotkanie, mianowicie Sokrates spotyka Eutyfrona, który był kapłanem, wieszczkiem, takim no człowiekiem, który był przekonany, że jest specjalistą, czy jakby się dziś powiedziało profesjonalistą w sprawach religijnych. No, i Sokrates rozpoczyna z nim rozmowy, właśnie, właśnie rozmowy o charakterze owej elenktyki. Mianowicie, no, y, zarozumiałość Eutyfrona jest dość duża. Sokrates go dość łatwo podpuszcza, y, no, y, chwaląc go, że, że jest taki mądry i na pewno wie, a, a on, Sokrates, nie wie, co to jest pobożność i, i na czym polega. No i Eutyfron mówi, że no to. Oczywiście dobrze, że dobrze Sokratesie, że mnie spotkałeś, to ja ci, ja ci wyjaśnię, co to jest pobożność. No i Sokrates domaga się pewnego ogólnego, pewnej definicji pobożności. No i Eutyfron, który początkowo no, pokazywał no, przykłady pobożności, według jego mniemania, no w końcu taką z siebie definicję wydał, że pobożność Pobożne to jest to, co się podoba Bogom i jak człowiek robi to, co się Bogom podoba, no to Bogowie go lubią, więc człowiek pobożny to jest ten, którego Bogowie lubią. No proszę Państwa, tutaj Sokratesowi bardzo łatwo było zaatakować tę wypowiedź, bo pokazał na no, kłótnie Bogów. No więc, że co się podoba jednemu Bogu, nie podoba się drugiemu Bogu jak jakiś człowiek spodoba się jednego mu bogu, no to na zasadzie, że, że po prostu no, przyjaciele naszych wrogów są naszymi wrogami, no po prostu ten człowiek, ten człowiek nie, przez, przez tych no, niechętnych bogów no, nie jest lubiany. No to i cały dialog pokazuje właśnie taką misterną dyskusję, gdzie no. Eutyfront próbuje bardziej uszczegółowić tę swoją definicję, zrobić w niej różne wyjątki, no to i w końcu ta definicja mu się rozsypała, więc na końcu wraca do tej wyjściowej, którą zakwestionowali, czyli, czyli że pobożne czy zbożne jest to, co miłe Bogom. No i gdy Sokrates mu uświadamia, że właściwie kręcą się w kółko, Eutyfront chce odejść, Sokrates próbuje mu właśnie swoim kijaszkiem zagrozić drogę, no Eutyfron się wyzwala z tej opresji. no Możemy sobie wyobrazić tę sytuację. Eutyfron, człowiek mający o sobie duże mniemanie, no, w takiej sytuacji, a Sokrates otoczony grupką młodych ludzi, którzy, no, tak to sobie wyobrażam, niemal pokładają się ze śmiechu, jak, jak Sokrates tego, tego Eutyfrona kolokwialnie mówiąc, załatwia. A propos potem procesu i skazania Sokratesa, pani profesor Izydola Dąbska przytomnie pyta, ilu było w Atenach takich obrażonych eutyfronów. No, Sokrates tym sobie no, narobił wrogów. Ale normalnie owa elenktyka była tylko etapem wykształcenia. Miała doprowadzić człowieka, adepta filozofii do właśnie stwierdzenia wiem, że nic nie wiem i wobec tego miała rozpocząć proces budowania prawdziwej wiedzy. Proces budowania prawdziwej wiedzy, który nazwano majutyką. Otóż Sokrates mówił, że ta wiedza w nas tkwi, że trzeba tylko umiejętnie za pomocą pytań tę wiedzę tę wiedzę z nas wydobyć. I tutaj Sokrates właściwie porównywał się do swoich rodziców, mówił, że elenktyka to jest właśnie jak praca rzeźbiarza. No bo rzeźbiarz ma bryłę kamienia i w tej bryle już tkwi wewnątrz Apollo. Trzeba tylko odrzucić to, co, to, co niepotrzebne. Natomiast majutyka to jest właściwie praca akuszelki. Dlatego, że zadanie Sokratesa tutaj polega na tym, żeby pomóc urodzić się prawdzie. Prawdzie, która no, w, każdym, w każdym z nas tkwi. Proszę Państwa, dusza i cnota to są te dwa pojęcia, o których o. O których taką definicję, no, którą mamy do dziś, jest, jest posądzany Sokrates, że tak powiem. Platon nam zapisał taką dyskusję Sokratesa z Alkibiadesem, właśnie będącą odkryciem duszy. Przeczytam ją Państwu. Sokrates. Czy człowiek nie posługuje się również całym ciałem? Alkibiades, owszem. Sokrates, czym innym zaś jest posługujące się i to, czym się posługuje? Alkibiades, tak. Sokrates, człowiek różni się przeto od własnego ciała? Wydaje się, że tak. Czym przeto jest człowiek? Nie wiem, co powiedzieć. W każdym razie wiesz, że jest tym, co posługuje się ciałem. Tak. Czy zaś co innego posługuje się nim niż dusza? Nic innego. To jest taki zresztą klasyczny, przytaczany tekst w odkryciu duszy. Duszy jako tego, co posługuje się ciałem. Proszę Państwa, tak rozumiana dusza. Dusza jako. No, to, co posługuje się ciałem, to, co właściwie jest człowiekiem, albo to, co jest istotą człowieka. To, to, te, y, to co teraz mówię, jest to no, pewien opis, próba opisu tych poglądów, y, poglądów Sokratesa, że dusza jest istotą człowieka, albo dusza, tak jak chciał Platon, jest wprost człowiekiem. Y, ta dusza ma u Sokratesa trzy cechy. Mianowicie panowanie nad sobą. Dusza rządzi sama sobą, dusza po prostu no, panuje nad sobą no, i stara się też panować nad ciałem, które, które jakoś tam jej podlega. To jest enkrateja. Druga sprawa to wolność duszy. Eleuteria. Dusza jest po prostu wolna. Dusza nie jest niczym ograniczona. Dusza no, jest podmiotem swoich działań. Robi co chce. I trzecia z tych cech, autarkia, to jest samowystarczalność. Dzisiejsza autarkia. Dusza wystarczy sama sobie. Dusza ma wszystko, co jest potrzebne jej do. No do funkcjonowania, czyli do czego? Do poznania prawdy, bo ta prawda tkwi w duszy. Proszę Państwa, gdy historycy filozofii, tak trochę wybiegając naprzód powiem, zastanawiali się co łączy uczniów Sokratesa. Co właśnie, że, że przecież te szkoły, które założyli uczniowie Sokratesa, gdy, gdy Sokratesa już zabrakło, właściwie głoszą wykluczające się poglądy. A wszyscy odwołują się do Sokratesa. Czy to jest tylko taka no, fascynacja postacią, czy to jest wynik jakiegoś to też no, niezrozumienia jego nauczania? Czy może właśnie to nauczanie, właśnie wcale nie było jakieś konkretne? Że, że mogły powstać tak różne szkoły. No i profesor Reale mówi, że, że nie, że po prostu te szkoły sokratejskie możemy zinterpretować w taki sposób, że każda z nich stawia większy akcent na jednej z tych cech duszy i jak gdyby tę cechę no, wyolbrzymia, Tę cechę, tę cechę w jakiś sposób y, uważa za najważniejszą i y, y, y na niej buduje, y, buduje swoje poglądy. Także jest to, y, jest to wobec, z, tego punktu widzenia, z tego punktu widzenia ważne czy ciekawe y, określenie tych cech duszy, przy czym no, u Sokratesa były one no, jednak y, z sobą większej czy mniejszej y, harmonii. Co więcej, no, zwraca się uwagę, że dusza u Sokratesa miała mniej takie znaczenie, byśmy powiedzieli, ontologiczne czy metafizyczne. Znów dusza miała przede wszystkim wymiar moralny, wymiar etyczny. We wspomnieniach o Sokratesie Xenofonta znajdujemy taką opinię. Mówi Sokrates. Ty, antyfoncie, upatrujesz, jak widzę, szczęście w zbytku i wystawności. Ja zaś uważam, że nie mieć żadnych potrzeb jest właściwością istoty boskiej. Mieć ich jak najmniej, największym zbliżeniem do boskiej istoty, ponieważ zaś boska istota jest najwyższą doskonałością, stąd wniosek, że im ktoś jest bliżej boskiej istoty, tym bardziej jest doskonały. Proszę Państwa. I ostatnia sprawa, czyli no, słynny proces Sokratesa. To oskarżenie, którym zresztą w środowisku Sokratesa nie przejęto się tak bardzo, dotyczyło dwóch rzeczy. Po pierwsze, bezbożności. Że Sokrates nie uznaje bogów państwowych, a jakieś inne bóstwa wprowadza. No, podstawą tego oskarżenia było takie przekonanie, że Sokrates często mówił, że, że jakiś no, boski głos podpowiada mu, co ma robić. Późniejsi autorzy mówią, że w ten sposób Sokrates po prostu mówił o sumieniu. No a druga rzecz, o którą go oskarżano, to psucie młodzież. No to, to tutaj było ewidentne, tych młodych ludzi chodziło, chodziło za nim bardzo dużo. Sokrates no, był dla nich i nauczycielem, i mistrzem, i natchnieniem, i przyjacielem, i w związku z tym widziano w tym zagrożenie. No kto widział? No przede wszystkim właśnie sofiści, którzy już wtedy, no w Atenach. Mieli swoją pozycję i właściwie należeli do takiego no, establishmentu i, i nie byli zainteresowani. Nie byli zainteresowani y, zmianami. Zresztą polityczny aspekt tej sprawy jest, jest zresztą y, ciekawy. Proszę państwa, y, w Grecji, w starożytnej Grecji no, nie było takiego tak funkcjonującego prawa, jak znamy je obecnie, to jest, to nasze obecne prawo jest w dużym stopniu dziedzictwem prawa rzymskiego. No, prawo greckie było takie, chciałoby się powiedzieć, bardziej postulatywne. W związku z tym, no, procesy były bardzo widowiskowe. no, Proces Sokratesa był, to nie była jakaś, nie wiem, nie sądziła go jakaś klika sądowa. To był bardzo demokratyczny proces, mianowicie wylosowano 500 obywateli, którzy podejmowali decyzję, podobnie jak dzisiaj wygląda to w sądach, mianowicie dwie, na temat winy i na temat kary. Za każdym razem, to znaczy i przed głosowaniem na temat winy, i przed głosowaniem na temat kary oskarżony miał prawo zabrać głos. Sokrates skorzystał z tej okazji, ale no, to była zwykle właśnie to, to ta możliwość zabrania głosu przez oskarżonego była no, wykorzystywana do, była jakąś szansą uratowania się. Ludzie bardzo często wtedy przyznawali się do. Zgłaszali samokrytyki, kajali się. Tymczasem, tymczasem, Sokrates w pierwszej mowie obronnej całkowicie potwierdził swoją misję, swoje przekonania. No, można powiedzieć, trochę nakrzyczał na Ateńczyków. No, w związku z tym, w związku z tym no, porządną większością głosów zapadła decyzja o winie Sokratesa. I wtedy Sokrates miał prawo przed głosowaniem na temat kary znów przemówić. To kolejne przemówienie było jeszcze bardziej surowe czy bardziej srogie, w związku z tym e, wyrok śmierci zapadł już taką przygnębiającą większością głosów, tak jak powiedziałem, absolutnie demokratycznie. E, przeczytam Państwu fragment tej obrony Sokratesa. Ja was, obywatele, kocham całym sercem, ale posłucham Boga raczej aniżeli was. I póki mi tchu wystarczy, póki sił, bezwarunkowo nie przestanę filozofować i was pobudzać i pokazywać drogę każdemu, kogo tylko spotkam, mówiąc jak, zwyk jak to zwykle, że ty, mężu zacny. Obywatelem będąc Aten, miasta tak wielkiego i tak sławnego z mądrości i z siły, nie wstydzisz się dbać i troszczyć o pieniądze, abyś ich miał jak najwięcej. A o sławę, o cześć, o rozum i prawdę i o duszę, żeby była jak najlepsza, ty nie dbasz i nie troszczysz się o to. Jeżeli mi kto z was, jeżeli by mi kto z was zaprzeczał i mówił, że dba. Ja go nie puszczę i nie dam mu odejść, ale ge, będę go pytał i badał i przekonywał. I jeśli dojdę do przekonania, że on nie ma cnoty naprawdę, a tylko tak mówi, to będę go poniewierał, że o najwyższe wartości najmniej dba, a o rzeczy, rzeczy lichsze stawia wyżej. I tak będę robił młodym i starym, i kogo tylko spotkam, i swoim i obcym, a tym bardziej swoim. Boście mi bliści krwią, tak rozkazuje Bóg. Dobrze to sobie pamiętajcie, a mnie się zdaje, że wy w ogóle nie macie w państwie nic cenniejszego niż ta moja służba Boża. Bo przecież ja nic innego nie robię i namawiam młodych spośród was i starych, żeby się ani o ciało, ani o pieniądze nie troszczył jeden z drugim przede wszystkim, ani tak bardzo, jak o duszę. Aby była jak najlepsza. I mówię im, że nie z pieniędzy cnota rośnie, ale z cnoty pieniądze i wszystkie inne dobra ludzkie, i prywatne, i publiczne. No, proszę Państwa, jak coś takiego, jak coś takiego sędziowie wysłuchali, no to, no to po prostu no było im nie w smak i. i i stało się tak, jak się stało. Proszę Państwa, no historycznie było tak, że gdy Sokrates został skazany na śmierć, właściwie chyba sami sędziowie nie myśleli, że dojdzie do wykonania tego wyroku. No ale jak się zorientowano, że, że Sokrates nie szuka okazji do wyzwolenia się, do ucieczki, no to wtedy zdaje się, że organizatorzy tego. Tej sprawy, tego skazania go, no, zaczęli, mieć, zaczęli mieć kłopot i zastanawiali się, jak te nazwijmy to, żabę połknąć. Zwłaszcza że Sokrates w więzieniu cierpliwie czekał, czekał na wyrok, odrzucił propozycję ucieczki, ba te, to więzienie było tak, jak wiemy z dialogów Platona zorganizowane, że po prostu od rana były tam tłumy uczniów. Więc, jak gdyby, no, nie była nawet zachęta, można powiedzieć, żeby, żeby Sokrates z, z tego więzienia po prostu wyszedł. Wykonanie wyroku przeciągano, wykorzystując różne tam proceduralne okazje, no ale po prostu Sokrates cierpliwie na ten wyrok czekał, no i nolens volens wykonano go jak jak podaje Platon, no, podając Sokratesowi do, do wypicia truciznę. I w ten sposób, w ten sposób Sokrates zmarł, i zresztą, zresztą Platon napisał, że, że tak straciliśmy przyjaciela naj, najlepszego, jakiegośmy i najdoskonalszego, jakiegośmy znali wśród ludzi. I w ten sposób zaczął budować pewien, no, kult Sokratesa. Proszę Państwa, zanim Sokrates, zanim Sokrates yy, zmarł, Platon także w Fajdelosie przekazał nam taką modlitwę Sokratesa, yy, bardzo ładną modlitwę, w związku z tym także ją Państwu przeczytam. Panie przyjacielu nas, i wy wszyscy, którzy tu mieszkacie, bogowie, dajcie mi, żebym był piękny wewnątrz. A co z wierzchu mam, to niechaj w zgodzie żyję z tym, co mam w środku. Obym zawsze wierzył, że bogatym jest tylko człowiek mądry. A złota, obym miał tyle, ile ani unieść, ani uciągnąć. Nie potrafi nikt inny tylko ten co zna miarę we wszystkim. Proszę państwa. Już o tym mówiłem. Sokrates zostawił stosunkowo dużo uczniów, a ci uczniowie no musieli być to zdolni uczniowie, założyli co najmniej kilka Znaczących mniej lub bardziej szkół filozoficznych. Oczywiście, też już o tym wspomniałem największą z tych szkół była Akademia Platona. Natomiast, na, na, jako pokłosie tego nauczania Sokratesa, powstały też inne szkoły. Nazywa się te szkoły czy tych uczniów czykami Mniejszymi. Czyli Platon byłby takim Sokratejczykiem większym, natomiast ci pozostali to są Sokratejczycy mniejsi, to są takie no, niemieckie określenia, ale no, są one śmieszne, ale się, ale się przyjęły. Powstanie tych szkół zresztą w, obro w swojej obronie przewidział Sokrates, też, też Państwu to przeczytam, powiedział tak, Przepowiadam wam obywatele, którzyście mnie zabili, że przyjdzie na was kara zaraz po mojej śmierci znacznie cięższa. Więcej się znajdzie takich, którzy was oskarżać będą. Ci, których ja teraz byłem natchnieniem, a wyście tego nie widzieli. Będą tym przykrzejsi, im są młodsi. To też was będą znacznie więcej oburzali. No i w taki sposób trochę Sokrates przewidział te działania swoich uczniów i te i te właśnie, jak historycy filozofii nazwali, szkoły sokratyczne. Ja omówię tylko najbardziej znaczące, cynicy. Założycielem cyników był Antystenes Aten, właśnie uchodzący za ucznia Sokratesa. I Antystenes mówi tak, Jedyną rzeczą, która się liczy, jedyną rzeczą, która jest nam potrzebna, to jest cnota, a ta cnota polega na takiej, można powiedzieć, absolutnej wolności. Absolutnej wolności, która bierze się stąd, że właściwie niczego nie potrzebujemy. No ale ponieważ nie da się, nie da się żyć, że w taki sposób, że no niczego nie potrzebujemy, no to po prostu wszystkie nasze potrzeby, tak fizyczne, jak i jakieś społeczne, duchowe, ograniczamy do absolutnego minimum. I wtedy jesteśmy ludźmi wolnymi. Wtedy nikt nas nie skusi na, na jakieś, o no nie wiem, Bogactwo, dobre jedzenie, jakieś przyjemności. Po prostu to jest nam niepotrzebne. I wobec tego taką cnotę jedną, jednej rzeczy potrzebujemy do, tak, do uzyskania takiej cnoty siły. Człowiek po prostu musi no, tak panować, dusza musi tak panować nad swoim ciałem, żeby ono po prostu... Y, żeby mu wystarczało to absolutne minimum, żeby no, niczym nie można było go skusić, niczym nie można było go złamać. Czyli wrogiem, tak rozumianej cnoty, jest po prostu przyjemność. I wobec tego no, należy walczyć z przyjemnościami, bo człowiek, który przyjemnością ulega, staje się ich, ich niewolnikiem. I w, no, I w związku z tym właśnie cnota polega na owej wolności, a ta wynika właśnie z minimalnych, minimalnych potrzeb. Proszę państwa, najbardziej znanym cynikiem jest diogenes synopy. Diogenes Laertios pisze o nim tak. Człowiek, który kiedyś był obywatelem synopy, Chodził z kijem i płaszczem, płaszczem złożonym we dwoje i żył powietrzem, a umarł walgi zaciskając zębami i oddech wstrzymując. Był to prawdziwy Diogenes. Syn Zeusa i pies niebiański. Poza tym, że oczywiście w tej opinii jest przesada: nie da się żyć powietrzem, tak samo nie da się umrzeć zaciskając walgi i wstrzymując oddech, ale jest jedno. Mianowicie nazwany został Diogenes Psem Niebiańskim. Otóż ta szkoła cynicy, dokładnie znaczy, no cynicy to są psi, Od, y, y, po, y, mieściła się w takim protyku psy, psim, kinosalges. No i właśnie zaczęto cyników nazywać y, psami. Tak, takie było przezwisko, a oni to podchwycili. I zrobili z tego, jak gdyby, wizytówkę swojej szkoły, mówiąc, że rzeczywiście, cynik jest jak pies, bo jest czujny w stróżowaniu siebie, ma proste i nieliczne potrzeby oraz nie przejmuje się otoczeniem. I wobec, no, co zresztą jest dzisiaj takim trochę synonimem cynika. Wobec tego pies jest no, świetnym, świetnym symbolem cynika. Proszę Państwa, no wokół Diogenesa narosła legenda. No, przedstawię Państwu dwie takie legendy. Tutaj, na tej pierwszej lecinie, Diogenes to pewnie Państwo wiedzą: mieszka w beczce. Tu, oczywiście, na tej beczce siedzi ten uf, nieodłączny symbol cynika, czyli pies. A przed beczką zjawia się Aleksander Macedoński. Aleksander Macedoński, który po zdobyciu Aten dowiedział się o słynnym filozofie, poszedł do niego i pyta, co mogę dla ciebie uczynić. A Diogenes mówi: Przesuń się trochę, bo zasłaniasz mi słońce. Druga anegdota wiąże się właśnie z takim przechodzeniem się, czy przechadzaniem się Diogenesa z latarką. W biały dzień na targu, czy na rynku pełnym ludzi. No i gdy pytano, co robisz, mówi szukał, szukam człowieka. O, biały dzień, tłum ludzi, on ze światłem szuka człowieka. Proszę państwa. Na całkowitych antypodach cyników stoją hedoniści. Stoją cylenajcy. Niektórzy nawet się zastanawiają, czy, czy po prostu poza, poza tym, że twórca hedonistów Arystyps Cyleny zetknął się z Sokratesem, czy tam w ogóle jest coś z Sokratesa. Dlatego, że Arystyp mówi tak, jedynym dobrem jest przyjemność, a jedynym złem przykrość. Przyjemność to stan przelotny. Trwa, póki działa bodziec. A szczęście jest sumą tych częściowych przyjemności. Yy, ale styp jednak mówi, że przyjemność jest czymś czynnym, czymś pozytywnym nie polega tylko na braku, yy, na braku cierpienia. Yy, co więcej, yy, przyjemności nie różnią się jakościowo przyjemność to przyjemność różnią się tylko intensywnością. I w związku z tym, właściwie życie to jest pewna sztuka wybierania przyjemności, sztuka kumulowania przyjemności. Y oczywiście, no, warunkiem przyjemności jest unikanie bólu i przykrości, ale to jest wstęp. Y cnota polega na tym, żeby po prostu y tak sobie wszystko zorganizować, żeby żeby po prostu to doznawać tego pasma przyjemności. Jeśli rozum jest do czegoś potrzebny, to właśnie do tego, do owego wyszukiwania przyjemności. I tutaj oczywiście nie ulega wątpliwości, chodzi o przyjemności zmysłowe. I, i Arystyps Celeny. Tak jak powiedziałem, tego nie ukrywaj, I, 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 i obraz zresztą, jaki, jaki pozostał w źródłach na temat tego filozofa, jest taki właściwie dość. No, 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 no kogoś po prostu takiego egoisty nieprzyjemnego. Ale proszę Państwa. Bardzo szybko w ramach tej szkoły jednak zwyciężył pogląd, że no, co z tego, że uganiamy się za przyjemnościami, dopadna nas ból, choroba, nieszczęście, i że właściwie, no, niekoniecznie ma że, że że da się tak, no, spędzić życie, które będzie pasmem przyjemności. Że właściwie zawsze dopada nas przykrość, że szczęściem byłoby, gdybyśmy no, jakoś przeżycie przeszli, unikając, unikając jakichś wielkich nieszczęść, ale i tak to się nie da. Yy, I że ostatecznie, proszę zobaczyć, dokąd, dokąd doprowadziły te poglądy, czy takie, no. Yy, Skupienie się na jednym aspekcie i, i po prostu drążenie tego w głąb. Mianowicie, że jeden z uczniów arystypa, Hegezjasz, mówi uganiamy się za przyjemnościami, chcemy uniknąć nieszczęść, a i tak nas to wszystko dopada, a jedynym wyzwoleniem z tego jest śmierć. Także najprzyjemniejszą rzeczą w życiu jest śmierć i, i Hegezjasz tak przekonująco głosił ten swój optymizm, że nazwano go Opeiditanatos namawiającym do śmierci no, zamykano bramy miast gdy miał się pojawić no bo, no bo w wyniku jego nauczania ludzie popełniali samobójstwa proszę zobaczyć właściwie, właściwie no ten wąż tutaj zjadł swój ogon wśród Wśród następców Arystypa wymienia się także Teodora Ateistę. Teodor Ateista, który mówił, też stał na stanowisku, że no przede wszystkim należy jakoś chronić się przed nieszczęściami, przed jakimiś lękami. No i głównie te takie mącą nam, mącą nam dobre samopoczucie i spokój życia bogowie. W związku z tym, jak gdyby wstępem do tego, żeby w miarę spokojnie przeżyć życie, jest po prostu uchylenie wiary w bogów. Dlatego, że ta wiara w bogów jest właśnie tym przesądem mącącym radość życia. Pamiętamy cały czas, że chodzi o, o, grogu, o bogów greckich, którzy są nieobliczalni, którzy są tacy, no, mściwi, to znaczy no, jeśli, jeśli trzymam z Ateną, no to mam na z Afrodytą, jeśli z Afrodytą, no to... No to wtedy mogę się spodziewać wszystkiego najgorszego od Ateny. No, jak z Zeusem, no to, no to Hefajstos może być niezadowolony i ma też swoje. No, w każdym razie życie Greka, takiego właśnie wyznającego bogów olimpijskich, było dość trudne i, i zawsze, albo i nie, bo zawsze wszystko potem można było na, na tych bogów złożyć, jakby mi się Jakbym komuś się ten wykład nie podobał, to też można powiedzieć, że no, zaufałem Zeusowi, a Hefajstos popsuł. Proszę Państwa. Jako podsumowanie, przeczytam Państwu fragment takiej, no dziś by się powiedziało, kultowej książki, książki Wernera Jegera pod tytułem Pajdeja, gdzie właśnie on stawia tą tezę, Dotyczącą no, nowego rozumienia duszy, które do filozofii, do kultury, w ogóle do dziejów wprowadził Sokrates. Jegel pisze tak: W tłumaczeniu Mariana Pleś: Tutaj musi nas uderzyć, iż zarówno Sokratesu Platona, iż Sokrates Sorry, od początku, Tutaj musi nas uderzyć, iż Sokrates u Platona, zarówno jak i u innych Sokratyków, wypowiada stale słowo dusza. Ze szczególnym naciskiem, natarczywie, namiętnie, ba, jak zaklęcie. Nigdy przedtem żadne usta greckie nie wymawiały tego słowa w ten sposób. Znaczenie słowa dusza ma dla nas skutkiem wielowiekowych powiązań kulturowych zawsze akcent etyczny lub religijny. Brzmi ono po chrześcijańsku, równie jak określenie służba Boża albo duszpastelstwo. Ale owego specyficznego znaczenia nabrało to, słowa, to słowo po raz pierwszy w protreptycznych naukach Sokratesa. Proszę Państwa, tyle Sokrates. Tyle. No. Właściwie można powiedzieć, nowe otwarcie w filozofii, o czym już wspominałem, mówiąc o sofistach, w którym no, jakoś rozwinęła się cała nasza filozofia, no, a za nią y, cała nasza kultura. I w dużym stopniu no, tkwimy w tym po dziś dzień. Dziękuję bardzo za uwagę.